Także witam Was w tym kolejnym odcinku z kolejnej, czwarty odcinek z kolejnej nowej serii, czyli ten z nowej serii po prostu, który miał miejsce 3 dni temu, była premiera pierwszego odcinka, a tu już jest czwarty odcinek, który dzisiaj nagrywam w dniu, kiedy nagrywam wszystkie 4 odcinki, ten premierowy też. Nie, wszystkie 4 będą premierowe. 10 odcinków, wszystkie odcinki rzucam na premierę po prostu, byście mieli o tak. Także będzie elegancko, zostawcie lajka, suba tam na dole z dzwoneczkiem, podnieście na kanał BTK Shoty, oporowiec pod agro, Uki, Domikoi. Kto tam jeszcze? Agrokinzetor. A! I wpadnijcie na mojego Instagramka. Jak mi nie wierzycie na Instagramka, to macie tutaj, wam pokażę na odcinku. Nie wiem, czy będzie widać za bardzo. Może wam pokażę na innej scenie po prostu. No, a tylko tu macie live'a i to. No. Na scenie live'owej będziecie mieli. Tutaj macie nazwę. O, nazwę i tu wpadnijcie, widzowie. I jeszcze wam pokażę, gdzie możecie wpaść. Tutaj macie mojego Facebooka, jakbyście chcieli. O, jak chcecie, to mojego Facebooka macie. Musi wyostrzyć mi tero. No, tu macie mniej więcej nazwę, powiedzmy. Jeszcze wam powiem, a na fanpage'a możecie jeszcze tutaj wpaść, to wam podam. O, bo nikt nie wpada na tego fanpage'a, myślę, że jak wpadniecie, to tam się nic nie stanie po prostu. Bartosz fotografii, możecie tutaj zdać obserwację po prostu i wpadnijcie jeszcze na mojego TikToka. Zobaczcie, jak się kapitalnie TikToczek rozwinął. Nie, tylko będzie wam lampa przeszkadzała. O, tu macie TikToka. Bartek55, jak zwykle. O, naprawimy sobie światełeczko. O, prześwietlony jestem jak chuj. Bardziej prześwietlony. O, może tak jak teraz by było ok. Tu scena z live'ów. To nie patrzcie na to. 2 minuty odcinka minęły, wiem. Dużo gadam, a mało robię. Ale zapraszam serdecznie. 2 minuty wstępu, ale myślę, że warto. No i na kanał BTK Shoty, a właśnie kanał BTK Shoty wam zapomniałem pokazać. To wam sobie pokażę jeszcze raz. Kanał BTK Shoty. Jakby mi ktoś chciał wpaść, to chętnie polecam, bo myślę, że warto. O, i na kanał, czekajcie, myszkę tu mam. A, czekajcie, bo wy musicie to widzieć dokładnie. O, na ten kanał, tutaj BTK Shoty jest napisane, tutaj macie taki kanał, także wpadnijcie, będzie miło, jak wpadniecie na kanał, na pewno się nie obrażę, nie? No, przełączę na tą scenkę i lecimy dalej z koszeniem. Ostatnia łąka nam została do koszenia, to tutaj przelecimy, no tu to drzewo słynne. Też planuję zainwestować w profesjonalną lampę do tej kamerki, tylko no nie mam pieniędzy, nie? Jak kupię kartę graficzną, to... A może jeszcze... Nie, czekajcie, bo kartę graficzną kupię raczej za wasze pieniądze. Z donate'ów. Się nie obrazicie, no przecież. Chociaż będzie dobrze to zainwestowane, a nie... Powiecie, że nie zainwestowane, tylko to będzie to dobrze zainwestowane według mnie. Oczywiście dziękuję za donate'y i oczywiście będzie to wymienione na społeczności na YouTube. Także czekajcie tylko, jak będzie założona karta. Ja wam oczywiście zrobię zdjęcie komputera, jak wygląda w środku.
A, bo lampa się trzęsie, jak walę w biurko. No bo może biurka nie może. Nie mogę dotykać biurka, bo się ta lampa trzęsie trochę. Tu od płotu, najbardziej jak się tylko da, to podojeżdżać. Tak tylko, żeby jeszcze ten z grabiarka mi tu nie haczyła, bo ten płot, to wiecie. Na V7 chyba tego płotu nawet nie było, ale na V7.1, na której obecnie wersji gram, to niestety ten płotek jest, ale wolę V7.1, bo jest według mnie lepiej i to wygląda trochę. Bo na V7 zwykłej tam parę rzeczy się różni. Tekstury chyba też się różnią troszkę. Ale pozdrawiam mapie Solec, bo to głównie jego mapa. I tam pozdrawiam Alixona. Znaczy się kiedyś miał nazwę Dead Driver, ktoś nie pamięta. Także Dead Driver, czyli Alixon. No dzisiaj miał live, bo sobie co widziałem. Także pozdrawiam Alixon. Stary Dead Driver oczywiście. No pewnie się nie obrazi, że będę mówić Dead Driver, ja się też czasami. Ale... No jesteś też tutaj, wspomagałeś mi tutaj Bolka w robieniu tej mapy. Kirer, Gord, Fox i chyba Kamil tam jeszcze. Jak mi się dobrze, także pozdrawiam tutaj was serdecznie. Kawał dobrej roboty i mam nadzieję, że tego... To jest ostatnie odcinek, dzisiaj nagrywam. Tak a propos. 4 odcinki bez popijania, nic nie popijałem, także... Jak głos słyszycie jakiś taki, wiecie, już zmulony, taka chrypka jest na głosie moim, także to nie, no to już nie moja wina, ale no 4 odcinki nagrywać bez, można powiedzieć, bez popijania, to wiecie jak to jest. Jak chyba 5 odcinek jeszcze będzie z tego koszenia tej łąki, także macie 5 odcinków z koszenia łąki, najpewniej się szykuje tyle. No nie wierzę, że tak nie będzie, po prostu. Musiał, nie wiem, z 5 kółek może dookoła, nie, z 10, z 20 kółek dookoła bym musiał zrobić, żeby kurwa na odcinku to może skończył, ale nie skończę tego. Chyba, że gdzieś poza odcinkiem to skończę. Mówiłem na live, jak będzie w piątek, bo do piątku, do, ja mam do odcinki do soboty będę miał akurat, to wiecie jak to będzie. Ale tu pięknie ten zawieszenie działa sobie. A tu omijaczek, ja słyszę na końcu, jak się skosi całą łąkę, to się poprawi. Tak samo inne omijaki, jak tu gdzieś będą. No i jak będę jutro przyjdę ze szkoły, to będę działał nad modyfikacjami dla was, żeby coś dla was wydać chociaż w tym tygodniu. Fajnego, także oczekujcie, bo może coś się na pewno pojawi. Może maszynka na początek, ale coś się zawsze pojawi. I będzie to dla was do wydania. Nie będzie chyba raczej progu na tę pierwszą rzecz, ale na resztę też jakieś progi będą, bo aż szkoda jakiegoś progu nie dawać, nie? Z trudem przywieziona, wczoraj zakupiona. Wiem, że je na róże wiesz. No nie wiem, mała. Nie jak nie kręci to. Wczoraj zakupiony. Starowa rura, dni 6 na wysoki połysk. Blacha, nie, jak to było, blacha to kwasówka, chyba coś takiego. Blacha to kwasówka na wysoki połysk. Ale kwasówka to kurwa, bym założył tu rurę kwasową, nie? Kwasówka to jako tu tłumi do tej 60, a może remont właśnie tej 7 będzie gdzieś na odcinkach, także ja nie mówię, że nie,
Gdzieś tam od 20 odcinków tej serii, gdzieś tam się jeszcze jedna seryjka pojawi, na razie jedna, bo mi na razie jedną będzie najlepiej ogarnąć, bo drugą to mi się nie chce na razie myśleć, bo tą było mi ciężko ogarnąć, a co dopiero bym drugą dzisiaj robił. Chyba jeszcze gdzieś na kolejnym tygodniu chociaż była ta druga seria. Także nie myślę, że na razie będzie druga seria, że będzie ta seria, nie? Też Bartosz miał być wczoraj, już dzisiaj środa, a wczoraj był wtorek, czyli miał być, ale coś go chyba nie było. Bo miał dzwonić, że będzie czy coś. A chłopa nie ma. No trudno. Miał być, a nie ma. Życie, jak to mówić. Raz się jest, raz się nie ma. No tam w szkole jest, teraz to w internacie to. Pewnie jeszcze na odcinkach pewnie nie raz mówił gdzieś tam na live'ach, że do internetu musi jeździć to. Bo szkoła jest od niego 60 km, to wiecie. No ja się mu nie dziwuję. Szkoła 60 km od niego. No i weź tu jedź teraz codziennie po 60 km w jedną stronę, w drugą stronę. To jest około 120 km chyba. Jak mi się dobrze mówi? Chyba i o. Tak, 120 km w dwie strony. A 120 km to jest około 2 godziny jazdy. Godzinka. Coś takiego chyba. Godzinka, półtorej, dwie godziny maksymalnie, nie? Zależy jak jedziesz i ile jedziesz. Jak jedziesz na maksa tyle ile fabryka dała, to no w te półtorej godzinkę nawet się uda, nie? Także. No i to zależy, czy będą korki, czy nie gdzieś na mieście na przykład, nie? Ja też mogę wam pokazać, że o, tu mam ten palec, a tu mam taką, o, tu mam w ręce taką jakby kawałek dziury, jakby to wyglądało, ale spokojnie, to nie jest dziura. Tylko skaleczenie po prostu płyty. No i krew mi tutaj działa niestety. I tutaj na palcu ten mały, ten, który teraz kiwam, o, wjechałem przez przypadek źle. Na tym paluszku, co teraz kiwam, też mam taką rankę, niestety dzisiaj sobie zrobiłem. Najlepiej to w rękawicach pracować, tylko wiecie, te rękawice cały dzień nosić, to wiecie jak to jest, nie? No. Także stararstwo nie jest w dzisiejszych czasach takie łatwe, ale no praca jako tak na maszynie jakieś czy coś, to fajna praca, tylko że trzeba się słuchać szefa, wiadomo, pracowników, mieć dobry kontakt z nimi oczywiście, czyli po prostu się ich słuchać, oni powinni nas słuchać po prostu, powinniśmy się dogadywać w niektórych sprawach albo na przykład pomagać sobie, nie? Na przykład jak ja nie wiem jak to zrobić, to na przykład gdzieś się spytać, nie? No to podstawa. O, i słyszycie już mój głos, nie? Nic nie popijałem, chłopie. No chłopie. Kurwa. Musiałem odkasnąć, bo bym... Już słyszeliście pewnie jak mówię, nie? Przez chwilę. Tak zachrypnięto. I też ja mam większą możliwość na zachorowanie niestety. Przez to, że dla was nagrałem te filmy. I jak pójdę się na tyle jest zimno, to na pewno. To na pewno wam mówię już oficjalnie. Starowa rura Ni 6. No bo jutro gdzieś było może na 9, to bym się cieszył. Widzowie, jakby jutro na 9 było. A nie, bo jutro niemiecki jest, kurwa, ten niemiecki, ja pierdolę, kurwa, jakby nam coś było potrzebne. Nie, napiszcie mi w komentarzu, hashtag nie lubię języka jakiegoś tam, nie zależy jakiego języka nienawidzicie, ale napiszcie, ja jestem ciekawy, ile komentarzy będzie
Z jakim językiem? Głosy, którego nienawidzicie? Czy niemiecki, czy angielski? Czy może rosyjski jeszcze macie? Niektórzy, chociaż rosyjski to kiedyś był. Tak, chyba tylko angielski, niemiecki. Także napiszcie, którego języka nienawidzicie najbardziej. Jeśli macie dwa, to który bardziej wam się podoba, jeśli chodzi o to. Ja na przykład teraz nienawidzę bardzo niemieckiego. W 8 klasie niemiecki to był dla mnie petarda, nie? W 7, 8 klasie. Kurwa, z panią taką piękną. Kurwa, taką piękną panią była. Ładną. Seksowną oczywiście. Nie, no dobra, bo na odcinkach tak mówiliście. Na imię miała Ola wtedy, chyba, jak mi się pamięta. Czy tam Aleksandra, już nie pamiętam, jak ona miała. A wtedy to była chyba nowa nawet nauczycielka w podstawówce po prostu. I co? I teraz wiem, że ona chyba no, nie pracuje, bo tam chyba dziecko ma, także... Także dobra pani, tutaj pozdrawiam. Proszę pani, jak pani to ogląda. No naprawdę, z panią się pięknie po prostu lekcja, można powiedzieć, lekcja była najlepsza wtedy, nie? Bo pani pięknie to wytłumaczyła. Ale już teraz od pierwszej i drugiej klasie nienawidzę niemieckiego, nie? Przez to, że coś tam pani wymyśla, słówka jakieś, kurwa, nie wiem. Nie wiem, kurwa, po co mi 30 słówek naraz mam na jeden raz umieć, jak mogę sobie po co się nauczyć 10 słówek, czy tam 20, nie wiem, 15 słówek i 15 słówek potem i tak zrobić ze dwie kartkówki, a nie jedna kartkówka, 30 słówek i weź te 30 słówek, zapamiętaj, na przykład, nie wiem, ona ci dzisiaj to zada, dzisiaj jest na przykład środa, a za tydzień w środę już musisz to umieć. No i weź tu zapamiętaj 30 słówek, jak jeszcze masz co innego do roboty w życiu, a nie tylko szkoła. Jak mi jest, kurwa, nawet wiersz, kurwa, z polskiego ciężko zapamiętać, a co dopiero 30 słówek, kurwa, nie wiem, powiedz na przykład z pogody, nie? Na przykład, kurwa, co mam pamiętać dzisiaj, że pogoda to coś tam było, tak, a i co za tydzień pójdę na kartkówkę, słuchać to na sprawdzian, nie będę pamiętał, jak to się nawet mówiło. No. 18 minut odcinka, także jeszcze jeden odcinek będzie zgłoszenia. I może jeszcze na koniec kolejnego odcinka zgłoszenia pojedziemy sobie. Co ja mówię? Czekaj, co ja chciałem powiedzieć. Będziemy jeszcze przetrząsać może. 52S Punzer. Nie wiem, jak to szybko wyciął. Może muszę przegryźć coś. Bo... Bardzo dobre. Takie płatki z pomarańczą. Tam jeszcze chyba jest dzbanek z piciem. Niech mi się dobrze widzi. Nie wiem, czy do picia nie wiem, to sobie trzeba właśnie zrobić. Chyba mam taki sok na wodę. Ale to jest takie dobre. Jak jeszcze jest ciepła woda, masz dobre proporcje tego soku co do wody. To takie smaczne jest normalnie, jak normalny, jakbyś napój normalny kupił, nie? Jak w jakimś tam chyba jagodach czy borówkach, nie? Miniatureczkę bym zrobił.
No za daleko może. I tak będę musiał kurwa te miniaturki ten wziąć na jakąś stronę do zmniejszania rozmiaru tych miniaturek, bo niestety 3 mega się robi nagle z miniaturki, a tak to chociaż mi gdzieś wyjdzie z jakieś 1 megabajt, a na YouTubie miniaturka maksymalnie może mieć 2 megabajty. W sumie dobrze sobie, że to wykoszę, bo chociaż nie będzie tylko mijaków. No. Elegancko. Kurwa, boję się, że zaraz jeszcze farminga wywali na koniec. A ja mam nie zapisane, bo ja wszystkie trzy odcinki nagrałem na raz bez zapisywania tego save'a, nie? Także chyba siedzę tu z godzinę, ze dwie może. Ja was nagrywam. No jeszcze sobie dwa kółka walniemy to i jeszcze jedno i będziemy kończyć odcinek, bo... I ważne, że to skończy gdzieś poza odcinkiem, już żeby się dla was nie przedłużać. A wy sobie obejrzycie już kolejny odcinek ze przetrząsania po prostu. Dobra, jeszcze jedno kółko, powiedzmy, bo to w sobotę oglądacie najpewniej, a ja to w środę już dla was nagrywam, w sumie będzie za 4 minuty już jest czwartek, nie chłopie? I to przyjdę sobie ze szkoły, to sobie wszystkie odcinki powrzucam jeszcze przy okazji. Jutro by nawet zapali tego streama 24 godziny, ale co z tego, żebym wam zapalił, jak i tak by kurwa ten live był nudny, bo nie wiem, tu czas muszę zatrzymać, ten live by nie miał w ogóle sensu, bym musiał tego także na weekendzie prędzej bym go odpalił, a w poniedziałek chyba nie idę nawet do szkoły, zaś po weekendzie, w poniedzieli, także mógłbym dla was robić jak najbardziej. Bo tylko tak szczerze bym stracił jeden wieczór, nie? Do 24 bym poszedł spać, o którejś tam bym wstał rano, kawkę se strzelił. Mama wszystko wie, także... No może mama też by była na live. Chociaż nie wiem, czy mamę pokazywać, czy widzieliście już na odcinkach pewnie nie raz. Gdzieś przez przypadek mama wchodziła gdzieś tu do kuchni po prostu, gdzie mam swoje stanowisko, bo tu mam internet bardzo dobry, się okazuje, taka prawda. A poza tym ja bym chciał tego, to bym musiał komputer przenosić specjalnie biurko tutaj, a to mi się nawet nie opłaca, nie? Ja już właśnie tak miałem, nie? Że musiałem laptopa, klawiaturę, wszystko przenosić tutaj, nie? Na stół tutaj obok, który mam. Taka była prawda kiedyś z moim życiem. Mikrofon, głośniki. Głośniki miałem jeszcze takie stare kiedyś. Bo kiedyś miałem, mama mi kupiła kiedyś głośniki, bo mi się w laptopie starym zepsuły. To było rok temu jakoś. Chyba z rok temu, znaczy to z 2 lata temu w sumie. Te głośniki dalej są, tylko że już nie u mnie, tylko u moich jakby... U mojego brata chrzestnej teraz jest. Jej syn ma po prostu, dałem jej synowi, bo mi są i tak nieprzydatne. Chciałem je zostawić, no ale mama i tata, znaczy bardziej tata, nie wydał. Po prostu... Nie wiem,
jak ja coś położę gdzieś, to tamten mój tata musi, nie wiem, powiedzieć coś przy jakichś gościach, że nie chce to, nie? A na przykład ja bym tam położył kierownicę, nie? Tą teraz co mam. Też by tak było. No i co, bym miał po kierownicy już teraz. Także lepiej będę trzymał swoje rzeczy przy tym, nie? Nie no, kierownicy nie oddam, nie? Choćby co, kierownicy nie oddam. Ja nie będę w swoim życiu już kupował innej kierownicy. Nawet jak mi się ta popsuje, to kupię jeszcze jedną taką samą. Jeszcze planuję w przyszłości kupić panel sobie tutaj i będziemy pięknie sobie sterować, nie? Nie wiem, czy panelu co nie kupię od Saiteka po prostu, bo Saitek by był tutaj dla mnie odpowiedni niż kątem panelem. Ja nie potrzebuję jakiegoś innego panelu. Chyba że sobie kupię farm stick, czy jako fly stick, czy jakoś tak to się mówiło. A fly stick byłby odpowiedni. Byłby odpowiedni. Ty, ja może skończę tą łąkę jeszcze dzisiaj, zobaczymy. Tak? Wiecie co? Może skończymy? Co? Zobaczymy. Nie bym przycisnął tutaj. 30 minut odcinka. Wiecie co? Ja bym przycisnął dzisiaj. Na kolejnym odcinku w niedzielnym byście już mieli przetrząsanie, a nie coś innego. No zobaczysz, tej łąki ile zostało? Resztówki jakieś. Zostawnie resztówki jakieś łąki, objechaj dookoła i koniec, no. Ja to przycisnę spokojnie, widzę, ciśniemy, nie zwalniam z nogi, z gazu. Ciśniemy, kosimy to. No w realu to bym taką łąkę to nie wiem ile kosił, cały dzień pewnie. Nie no dobra, cały dzień to nie, ale trochę bym kosił. Gdybym rano wcześniej wyjechał, to może nie aż tak długo, ale... Dobra, skosimy sobie to, tam u góry zaraz sobie pojedziemy jak to skończymy. Dookoła oblecimy, zakończymy sobie odcinek kapitalny i będziemy się żegnać. Chłopie, kurwa. Naprawdę, ja się ciekawy, czy ktoś liczy ile razy na odcinku przekręcę tak kółkiem kierownicy, nie? Jestem ciekawy, możecie napisać w komentarzu, czy liczycie to. Czy już wam się myli po prostu to. No tu mijaka zrobiłem, ale to... Na 30 minut jeszcze odcinka nie ma, ale zobaczcie, już będzie łąka skoszona. To mijaki poprawiam, bo też chyba tak będzie coś bredzić do mijaczki. Zobaczymy po roku daily, jak będzie się żyło, nie? Rok daily jest na razie. Cały rok były odcinki. Cały rok. A mamy dopiero, już mamy marzec. Także jeszcze. Jeszcze czekajcie, już 3 miesiące są praktycznie. Można by rzec. To damy te 3 miesiące, od 12 dajmiemy. Jeszcze takie. Dobra, damy te 10 miesięcy jeszcze. Bo luty był teraz krótki, można powiedzieć. 10 miesięcy jeszcze i mamy rok daily ponad. A nie, bo daily zacząłem we wrześniu przecież, kurwa. Ja wam mówię. To będzie ponad daily. Możemy 2 lata daily robić, nie? Zobaczymy jak będzie się żyło. Jak mi się do wakacji czy gdzieś mi się to nie zbrzydnie, no to będzie daily, nie?
Może przerwę jakąś zrobimy, nie? Kiedyś na tym kanale większą. Bo nie powiem, ale przerwy są właśnie dobre. Jak się wypalę, to będzie przerwa na kanale, niestety. Nie można mi tego zarzucić, ale daily jest zrobiony. Ja nie przypominam sobie, że od 6 miesięcy kurwa robię to samo. Nie pamiętam, że kiedyś nie wrzuciłem odcinka, nie? Zobaczmy odcinek, ale będzie bardzo długi. Mafia Sales też kiedyś takie długie odcinki nagrywała, waży ponad 10 giga pewnie u nich. Też ta jakość właśnie chcę, żeby była dla was jak najlepsza. I się staram po prostu dla was to wszystko robić. Mimo szkoły i praktyk, czyli mojej pracy tak jakby, bo tam normalnie idę i pracuję po prostu. Jako normalny pracownik, tak teoretycznie. Dzisiaj na koniec jeszcze mieliśmy iść. Szef kazał zostać. Jakby nie patrzeć. Ja takie zostaję do 16:20, nie? Nie żeby nie było, bo z kolegą tam z praktyk, nie? Z Kasprem dokładnie. Wy tak nie będziecie znać, ale ja tak was mówię. A Kasper ma brata, także pozdrawiam ciebie, bracie Kaspra. Po prostu pewnie oglądasz moje filmy, także pozdrawiam cię i tam pozdrów Kaspra na Kaspra R jak rak. Po prostu. No i my se stoimy. Czekamy 16. Kuba poszedł 16:15. Tam też pracowany pracownikiem akurat jest, a my z Kasprem jesteśmy uczniami po prostu jeszcze. Ale może jeszcze jak tam będziemy pracownikami. Kasper ostatni rok teraz ma właśnie. Ja jeszcze rok będę miał. Ma w sumie dobrze, bo skupany jest, że skończy też ten i on w 2021 roku już praktyki miał, także, a ja jeszcze nie miałem. Ale ja jestem w sumie znajomym tu ze wsi, bo ja chodzę do znajomego tutaj na wsi, oczywiście do szefa. Szef tu mieszka też na wsi, także. No ja polecam, jak macie jakieś znajomości, to chodźcie, nie? Chociaż jak chcecie, to sejdźcie do innego zakładu, tam będziecie mieli lepiej w sumie. Można też rzec. Ale chociaż czasami szef u nas przymknie oko, nie? No to jak coś robisz i robisz nie tak, to chociaż przyjdzie, pomoże. No nie. Dobra, złożymy rotacyjne. A ciekawe, czy się da to zrobić ręcznie. No nie ma wpisane chyba. Za bardzo. No, ja będę jechał już do domciu, a ja was żegnam do kolejnego odcinka i na razie, cześć, miłego weekendu.